Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Małgorzata Piekarska, jestem dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle. Na Dzień Dziecka zorganizowaliśmy Tuwimolandię w chwili numer 3 wspólnie z zarządem osiedla Mickiewicza i drużyną harcerską 139 Lisy. Drużyna istnieje przy Zespole Szkół Miejskich numer 3. Trochę pogoda nam pokrzyżowała plany, to prawda, bo impreza miała być w całości na zewnątrz, na polu, a ze względu na to, że pada deszcz, część działań, przede wszystkim te sprawnościowe konkurencje prowadzą harcerze w lokalu zarządu osiedla i były tam i rzuty do kręgli, ale też było ogromnie emocjonujące przeciąganie liny, do którego poza dorosłymi włączyły się też dzieci. No i to rozgorzały bardzo duże emocje, kto kogo przeciągnął i kto zwyciężył. Był też turniej literacki ze znajomości bohaterów Tuwima. Okazało się, że dzieci znają bardzo wielu bohaterów i rozdaliśmy w związku z tym sporo nagród. Ta część w bibliotece związana jest z tym, że rodzice czy też babcie czytają wiersze Tuwima, a uczestnicy wybierają sobie dowolną postać czy przedmiot, który chcą narysować. Z atrakcji, które tutaj na dzieci czekają, to także malowanie twarzy czy też rączek specjalnymi farbami. No, mamy nadzieję, widzimy, że te książki, które też pokazujemy, adresowane do najmłodszych, które mają nietypowe kształty, wydają dźwięki, też wzbudzają zainteresowanie dzieci, szczególnie tych najmłodszych. Cieszy nas to, że jest tak wiele osób, które chcą uczestniczyć w takich działaniach, w sensie włączyć się i pomagać, bo głośne czytanie dzieciom to na tym etapie to nie jest główny problem dzieci, to jest problem nas dorosłych, czy rozumiemy, dlaczego mamy zachęcać dzieci do czytania. I my w tym procesie, mówię my bibliotekarze, możemy tylko uświadamiać dzieciom, ale nade wszystko rodzicom, dziadkom, nauczycielom, a biblioteka może wspomagać ten proces głośnego czytania, bo głośne czytanie to bogata wyobraźnia, to lepsza pamięć, to w przyszłości mocniejszy człowiek, który jest pewny swoich kompetencji, wiedzy, bo dużo czyta, więc dużo też potrafi i dużo rozumie i osiąga lepsze wyniki w szkole. To co ważne, to czytamy wartościowe utwory literackie i to też daje dzieciom bogate słownictwo i w przyszłości większe szanse życiowe, gdyby tak myśleć w perspektywie wieloletniej, a na najbliższy czas, to także podpowiadamy, w jaki sposób spędzać ten czas wolny, a to także ważne. Ten nasz festyn na osiedlu Mickiewicza rozpoczęliśmy tradycyjnie, tak jak to się dzieje w ramach działań związanych z Fundacją Cała Polska Czyta Dzieciom, głośnym czytaniem lokomotywy. W tym głośnym czytaniu lokomotywy uczestniczył i pan wiceburmistrz Leszek Znamirowski i zarząd osiedla Mickiewicza. Cieszymy się bardzo. Mamy nadzieję, że będziemy także tutaj wspólnie zachęcać do głośnego czytania nie tylko lokomotywy i nie tylko wierszy Tuwima.